Spotykamy się dzisiaj w malowniczej miejscowości Krążkowo i to w takim w spokojnej dzielnicy Krążkowa, nie? No bo, to, bo tutaj się odbija w prawo. Pamiętam, jak tutaj jeździłem do Świnek paręnaście lat temu, tutaj stodółki obok. A z nami Iwona i Teresa Krzysiek, mama i córa. Przyjechaliśmy dzisiaj dlatego, że dzisiaj jest taki specjalny dzień u was, wyjątkowy. Dlatego, że przyjechały tutaj dwie nowe domowniczki do was. Ale pusie. Tak, po prostu Iwona, jej marzenie zostało właściwie spełnione, bo przyjechały tutaj dwie alpaki, z daleka dosyć. Teresa, skąd przywiozłaś te alpaki? Z Szyszyńskie Holendry koło Konina. Szyszyńskie Holendry się to nazywa? Tak, tak. Taka miejscowość jednak jest. Szyszyńskie Holendry. No, ale jak jest w miejscowości Gacice, to mogą być Szyszyńskie Holendry, prawda? No. Teresa, słuchaj, bo jakiś czas temu tutaj jak grom z nieba spadła na nas ta informacja w naszej gminie o tym, co się z Iwoną dzieje, prawda? Tam na początku ta sytuacja była niejasna. Powiedz nam pokrótce dla tych, którzy nie wiedzą, bo czasami znajdą się jeszcze tacy, którzy nie wiedzą, przecież już coraz więcej ludzi wie, co się dzieje tam z Iwoną, jaki tam jest kłopot zdrowotny. Tak pokrótce ten początek nam powiedz, jak to było i zastanowimy się, później powiesz jeszcze troszeczkę, co dalej z tej sytuacji, prawda? No, u Iwonki wykryto chorobę Wilsona, która polega na tym, że u Iwonki jest zmutowany gen, który w naszym organizmie odpowiada za wydalanie nadwyżki miedzi z organizmu. Ona ten gen ma uszkodzony i ta miedź u niej się zgromadziła przez te 21 lat i zaczęła jej uszkadzać układ nerwowy. I znaczy choroby, objawy są dwa, wątrobowy i neurologiczny. U Iwonki jest objaw neurologiczny, gdzie ma właśnie uszkodzone nerwy w głowie, tam obszary, które odpowiadają za pamięć. No i było źle, prawda? Było bardzo źle bo organizm gromadzi miedź, ale nie może jej wydalić. Ta miedź zaczyna uszkadzać różne rzeczy i to zależy, tak, loteria też trochę, co zacznie uszkadzać, prawda? Mhm. Jakiś czas temu było mocno źle, a jak jest teraz? Jaka jest teraz sytuacja? Teraz dzięki temu, że Iwonki choroba, powiedzmy, że nabrała światła dziennego. Czyli wreszcie ktoś zdiagnozował, co się dzieje tak naprawdę. Ktoś zdiagnozował, bierze leki już, które będzie przyjmowała do końca życia. Oprócz tego mam dietę. Dieta. Bezmiedziowa oczywiście. Ma systematyczne wizyty u neurologopedy, który pomaga jej już teraz, jak widać, można ją zrozumieć, bo na początku w ogóle nie mówiła. Najgorsze było to, że na początku był ten stan i on cię pogłębiał, a wy nie wiedzieliście, co się dzieje. To była największa tragedia. Tak, po prostu nikt nie umiał zdiagnozować tego, co się z nią dzieje, nie? Ja wam powiem, że teraz ja tu przyjechałem, myślałem, że po prostu będzie problem, żeby się porozumieć. Z Iwoną spokojnie da się normalnie rozmawiać, tylko trzeba czasami troszeczkę, bo ja to szybko mówię, ale to ja jestem papa taka, a Iwona mówi troszeczkę wolniej, ale spokojnie możesz mówić, prawda? Tak, już teraz jest bardzo duża poprawa. Na wizycie kontrolnej, jak byliśmy w Warszawie, to lekarze byli po prostu zdziwieni, że tak u niej się zaczęło to pomału cofać, że już można z nią porozmawiać, że już nie ma takich bardzo nasilonych ruchów mimowolnych. Ma jeszcze, że jak niesie nieraz herbatę, to ręka ją jest... No to takie... To nawet mi się zdarza w pociężkim dniu jakimś. Ale powiedz w ten sposób, Iwona, powiedz, a tak na co dzień jak się czujesz? Powiedz na spokojnie sobie, powiedz nam powoli, jak się czujesz tak na co dzień? Byłam na wczasach, odpoczęłam psychicznie i nabrałam tyle energii, że w domu się śmieją, że ze mnie jest mrówka. Słuchajcie, Iwona pojechała w czasy, zrobiła się z niej petarda po prostu. Teraz w ogóle jak przyjechały te alpaki, to powiedz nam, jak one mają na imię te alpaki? Brązowa nazywa się Alicja, a czarna Kampala. Kampala, czyli Ala i Kampala, tak do rymu. No dobra, tam nie wiem, czy to słychać, ale za oknem te alpaki tutaj są, bo oczywiście Iwona ich na krok nie odstępuje. I one za tym oknem, szczególnie Ala, chyba tęskni trochę za domem jeszcze, nie? Tak. Troszkę, bo to duże stado było, oddzielone było od stada i troszkę tęskni. No ale miejmy nadzieję, że już niedługo się przyzwyczai i tutaj to będzie idą. Potrzebują 2 tygodnie, żeby się oswoiły. No to dwa tygodnie trochę pomruczą, no ale myślę, że tutaj twoje serce i twoje pieszczoty, które cały czas tutaj im dajesz, myślę, że to przyspieszą trochę ten okres czasu. Jak teraz to wygląda? Czyli co? Jest ustalone, że są leki, prawda? Tak, ustalone są leki, ustalona jest dieta, są systematyczne wizyty u neurologopedy.
przyjeżdża 2 razy w tygodniu rehabilitantka, która rozmasowuje ją całe te jej mięśnie i też już mówi, że wszystkie tutaj te skurcze i to napięcie, które miała, to już znika, że dlatego zaczyna jej się lepiej mówić. No i miejmy nadzieję, że cały czas ta systematyczna rehabilitacja i te wszystkie ćwiczenia będą przynosiły efekty dalsze. No jest Iwona, ty jesteś jeszcze młoda dziewczyna, więc jeszcze ten organizm trochę ma siły, żeby z tą chorobą po prostu walczyć, nie? No i ja mam dużo sił. No dokładnie. Teraz myślę, że masz tutaj dwie przyjaciółki, które tej siły dadzą ci trochę więcej. Ja wam powiem w ten sposób, że my jakiś czas temu na tej wiosennej rundzie, korzystając z tego, że akurat też mówię tutaj o Wrak Rejs Sława, to co było organizowane. My tam zbieraliśmy też, ona, ta impreza ma zawsze charakter taki charytatywny i po prostu osobom, dzieciakom, osobom potrzebującym z naszej gminy też zawsze pomagamy. I my po prostu tutaj tak symbolicznie, wiadomo, że to nie jest, my nie możemy wszystkiego zrobić, ale symbolicznie na 2 miesiące neurologopedy tutaj przekazujemy po prostu środki. Także 2 miesiące tego neurologopedy chociaż tutaj pomożemy, tyle możemy zrobić. Iwona, ja bym chciał, żebyś pokazała mi trochę te alpaki, bo myślę, że nie tylko ty się cieszysz, że one tutaj przybyły do tej gminy, tylko tutaj wielu ludzi, którzy i na grupie na Facebooku tam u ciebie jest, prawda? I twoich po prostu znajomych i wielu ludzi, którzy tutaj zaangażowało się w ogóle w tą twoją tutaj historię. Tak, myślę, że to jest taka nowość tutaj dla nich. Chcą chyba je zobaczyć, co? Ja w ogóle chciałam wszystkim. To jest ta trudna część. Słuchajcie, to może ja powiem. Iwona na pewno chciała wszystkim bardzo podziękować, którzy się zaangażowali. To na pewno zawsze jest fajne, gdzie jedna osoba po prostu drugiej bezinteresownie po prostu pomoże. A jak widzicie, no potrafi się to udawać czasami, wiadomo, że małymi kroczkami, ale wzbudza to dosyć duże emocje. U Iwony, ale mnie też. Mi się zaraz też oczy spocą. Przestań mi tu liczyć, bo mi się zaraz spocą oczy. Słuchajcie, na tym momencie robimy kurtynę i idziemy zobaczyć alpaki. To ogonek dają do góry. Jak są zadowolone. Aha. To teraz im się. To teraz tutaj moja bliskość im się chyba nie podoba, bo ogon jest na dole.